Wasze pociechy, wasi przyszli mistrzowie. Paweł Zagumny, gość specjalny Kids Campu. Jakie dzisiaj zadanie przed sobą stawiasz? Zadania są zawsze bardzo trudne i wymagające. Dzisiaj postaram się okiełznać grupę prawdopodobnie niesubordowanych dzieciaków, także trzymajcie za mnie kciuki. A będziesz się uczył siatkówki pleżowej. Czy mógłbyś troszeczkę opowiedzieć o swoich doświadczeniach w tej trudnej notabene dyscyplinie? No tak, będą to, podejrzewam, tak jak i ich, moje pierwsze kroki na piasku, więc na pewno będziemy się uczyć nawzajem. Oglądałeś troszkę tego, co tu się działo w tle, występy naszych siatkarzy pleży, tylko szczerze? Szczerze nie oglądałem, ale dochodzą do mnie wyniki, więc jestem na bieżąco. Czyli naprawdę nigdy w życiu nie grałeś w siatkówkę pleżową? Nie, no kilka razy grałem na piasku. Nie było to oczywiście gra profesjonalna, stricte rozrywkowa. Raczej bym kariery nie zrobił chyba w tej dyscyplinie. Czyli co, jaki dzisiaj plan jest? Czego chcesz dzieci nauczyć przez tak krótki czas, bo to spotkanie będzie trwało kilkadziesiąt minut? Myślę, że jest kilka wspólnych elementów z siatkówki na hali. Odbicie dołem, odbicie górą, może troszeczkę zagrywki. Jaki będzie poziom, zobaczymy, czy będziemy atakować, czy nie będziemy atakować. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Życzę powodzenia i cierpliwości. Nie, dziękuję.